Cześć, jestem Karincia i witam Was w kolejnym odcinku z Wyzwania 100 Dzieci w grze The Sims 4. I na początek odcinka nie zamierzałam mówić o nowym systemie kurzu, jaki doszedł z kolekcją. Wielkie porządki, jak dobrze mówią, chyba dobrze pamiętam nazwę tej kolekcji, w końcu się chyba nauczyłam, bo zawsze mówiłam o niej ta kolekcja z odkurzaniem. <grych> w końcu chyba zapamiętałam, jak się ona nazywa. To jest wielki postęp. I nie chciałam na początku o niej mówić, bo, Ale też testowałam sobie troszeczkę, jak działa. Boga sobie prywatną rodzinką pograłam. Tam ponad tydzień simowy pograłam, więc dosyć sporo. No ale jak tylko tutaj nastała chwilę po, godzin, po godzinie 9, no to nam normalnie tutaj piętro zobaczcie, zbrudniało. Górne piętro też? Górne piętro również. I od razu, jak nam tutaj zbrudniało to piętro. A przed chwilą jeszcze było idealnie czyste, zresztą jeszcze to widać po Francji, która wychodziła do szkoły o godzinie 8, to było idealnie czyste otoczenie i momentalnie teraz zrobiło się zakurzenie i momentalnie jak się zrobiło zakurzenie, to powstał króliczek z kurzu. Ale to momentalnie jak widziałam moment, gdy się wiecie stawał tutaj, brudno był ten odgłos w słuchawkach no i momentalnie pojawi się tutaj króliczek z kurzem. więc to jest pierwsza rzecz, która troszeczkę mi nie odpowiada właśnie w w tej kolekcji, że momentalnie jak się zrobi brudno, to od razu pojawiają się pierwsze króliczki skórzy. Ja bym myślała, że wiecie, zrobi się brudno, minie kilka godzin, minie jeden dzień i dopiero się pojawi pierwszy króliczek skórzy, a nie dopiero ledwo się zrobi brudno, a tu już mamy króliczki. No po prostu to jest dla mnie troszeczkę nie okay. ja Wiem, że są jest różno, wiele różnych modów, nawet jest od jednego twórcy seria różnych modów i właśnie tutaj, które również pokazują i właśnie, co można by ulepszyć tak naprawdę w tej kolekcji. Właśnie jedną z rzeczy jest na przykład usunięcie właśnie króliczków z kurzu, żeby w ogóle się nie pojawiały. Kolejną kwestią jest tego, że, żeby wolniej się ten kurz zbierał, bo popatrzcie sobie, że zaledwie wczorajszego simowego dnia tutaj było sprzątane. Tutaj było odkurzane. Śnieżka tutaj odkurzała. Na górze zresztą też odkurzała. I po jednym simowym dniu już się zrobiło zakurzenie. Ja wiem, że jak pewnie tutaj wejdziemy, no to to akurat aż tak super brudno nie będzie, no ale jednak. Zresztą y, kolejną rzeczą, którą zauważyłam, akurat nie było na to moda nam, że pokojówek, zobaczcie, nam tutaj sprząta. Ale dopiero nam tutaj sprząta, i już się od razu zrobiło czysto, bo z tego wiecie, lekko brudnego stanu łatwo przejść do superperfekcyjnego i dość szybko. Ale zaczął tutaj nas sprzątać, bo na tym piętrze pojawiło się brud. Jak był brud tylko na pie pierwszym piętrze, to nie sprzątał, ale jak brud jest na parterze, to sprząta. Więc też zauważyłam, że tylko i wyłącznie pokojówek zawsze odkurza parter. Nigdy nie widziałam, żeby odkurzał piętro. Że zresztą za chwilę zobaczymy, czy pójdzie na górę, czy posprząta piętro, czy, czy nie. Więc to jest jedna ciekawa sprawa. No i rzeczywiście dla mnie ten brud no, trochę za szybko się zbiera, ale jak się ma ustawioną rumbę na każdym piętrze, i żeby ona sprzątała co 12 godzin, to, to właśnie w mojej rodzince tutaj. Francja oczywiście poszła dzisiaj do szkoły więc w, morej, w mojej rodzince kurzu później już nigdy nie uświadczyłam poza tym pierwszym kurzem, który się bardzo szybko pojawił, to później jest kolejny kolejne razy już się w ogóle nie pojawiał, bo co 12 godzin chodziła rumba i, i dom był zawsze i dalej nieczysty więc to jest jakiś sposób na to ale jednak jak macie pokojówkę i ona przychodzi raz dziennie, no to spodziewajcie się, że może się zakurzyć w międzyczasie tak zwanym a druga sprawa, pokojówka nie przychodzi przecież w weekendy, więc w weekendy trzeba samemu, więc uważam, że troszeczkę za szybko zbiera się kurz, bo to jednak tutaj powoduje, że trzeba by odkurzać codziennie, a mając ósemkę dzieci, w, czy siódemkę dzieci w domu, no to no nie zawsze się uda. Dodałam też ulepszenie teraz nam do tego odkurzacza. Więc mamy teraz dół bez dna, samoładującą się baterię tutaj i tytan, tytanowe wirniki. Wier Widzę, że mogę opróżnić. Więc opróżnijmy ją. Opróżnijmy też... A nie, nasza rumba... Nasza rumba na razie została wyłączona, więc ona tutaj też w ogóle nie działa. Aha, super posprzątałaś. No po prostu ja może chociaż to do kosza przełożę. Więc, więc niestety tak to działa średnio, bym powiedziała, a muszę wziąć jeszcze tutaj. Pocztę, bo mamy, bo rachun rachunki jeszcze nie, więc ja jestem ciekawa, czy, czy nasz pan sprzątacz pójdzie na górę. Jak nie, to sobie, jak nie pójdzie, to po prostu rumbę na górę wrzucimy i tyle, żeby ona na górze latała, żeby po prostu tam ogarniała. I z tego zauważyłam, to pokojówek przez to siedzi bardzo długo w domu. Dobrze, że akurat tutaj mamy go za darmo, ale właśnie zauważyłam tę tendencję do tego, że on potrafi siedzieć tutaj godzinami. Opróżnimy sobie koszy w sumie, bo musimy. Wyczyść trzy obiekty z kuchni i łazienki. No niestety nic nie jest brudne w tym momencie, co nie? Mogę jedynie podkurzać do perfekcji, ale nie wiem, czy to się nam by zaliczyło, ale spróbujmy. Czy pan pokojówek w końcu pójdzie? Idzie tam chyba wyrzucić, wyrzucić jakieś śmieci. Jestem najbardziej za, zainteresowana tym, czy on po prostu pójdzie, wiecie dalej, sprzątać na górę, a więc tutaj, czy, czy górę posprząta, bo jak widziałam w mojej właśnie prywatnej rozgrywce, to nigdy na, nigdy na górę nie wszedł. Dobra, a tu już prawie korzystanie z nocnika masz. O jak ładnie! Widzę, że jesteś tylko szczęśliwy, więc może zamiast tego, żeby mama podkurzała, to zaraz możecie tutaj posadzić do uczenia się kształtów i mam nadzieję, że będzie dobrze. Widzę, że tam pokojówek oczywiście, no, nie spisał się, jeśli chodzi o, o to wszystko, bo my tutaj sprzątamy, więc wyrzuciła śmieci, powinno ci to zaliczyć. Eee, tak, opróżni kosz mamy zaliczony, więc to sobie mogę nawet ręcznie przyciągnąć, żeby nie było, a później zobaczymy, czy podkurzanie no. eee, na górze, a na górze nadal brudno, więc tutaj sprzątanie dołu nic nie daje względem góry, więc no, to, byłoby troszecz... to jest troszeczkę niefajne, że właśnie podkojówek niekoniecznie pójdzie na górę posprzątać. Eee, zresztą jestem ciekawa, jakbym posadziła ten eee, tutaj talerz na górze, czy on go troszeczkę tam bym powiedziała... Zaprosi, żeby go posprzątał z góry, żeby zauważył, że hej, na górze też jest brudna, rzeczywiście udało mi się, udało mi się chyba go zachęcić, żeby wszedł na górę po ten brudny talerz, tak, zdobyta umiejętność myślenia. No, a właśnie i ta animacja, no po prostu ta animacja to mnie w... doprowadza do szewskiej pasji, bo tam, gdzie mieszkam w moim domu, normalnie w prywatnej rodzince, za każdym razem jak wejdą na piętro, a na piętrze mają sypialnie, to po prostu robią te animacje, wąchania. Za każdym razem, gdy zmienią piętro, robią te animacje. Nawet wychodząc z domu, robią te animacje. No, po prostu ona mnie doprowadza do szewskiej pasji. I jest też właśnie modna to, żeby po prostu tej animacji nie było, ale tak. Ta animacja mnie po prostu denerwuje. To wąchanie piętra, można powiedzieć, tak. Za każdym razem, gdy zmienią piętro, to po prostu jest. No, niemożliwe szczerze powiedziawszy, naprawdę niemożliwe, więc tak. On nawet zrobił to w połowie piętra teraz, zamiast na samym dole, bo są łamane schody, więc tak. No, ta, ta animacja jest troszeczkę, no, bym powiedziała, nie na miejscu. Również ten zainspirowany plus dwa powoduje na przykład przez to, że jeśli nie mamy innych potężnych nastroników, na przykład tutaj akurat śnieżka ma siłę zdrowia ze swojej tutaj ze swojego stylu życia. Więc ona, akurat powiedzmy, nie jest tym teraz zainspirowaniem przepełniona, ale tak to moi simowie w mojej prywatnej rozgrywce cały czas dosłownie chodzili zainspirowani i to jest po prostu no, trochę denerwujące, że po prostu oni cały czas są tylko zainspirowani. Chciałabym, żeby ten nastronik zainspirowania, czy właśnie jakiś inny nastrunik związany z właśnie z odkurzaniem, był troszeczkę mniej potężny, bo on jest aż plus 2, więc e, szczerze powiedziawszy on jest za mocny. Naprawdę jest, za... on znowu zrobił, znowu zrobił tę interakcję. E, no więc szczerze powiedziawszy to jest zbyt mocny. O, odkurza, odkurza piętro, wow, udało się. Wcześniej, e, poprzedniego dnia jak byłeś, to jak było brudne piętro, to powiedziałeś, że nic nie ma do sprzątania, nie? Ale widzę, że, że nawet, że potrafisz sprzątać piętro, no to fajnie. Tutaj nam ładnie posprzątać. Wydaje mi się, że to piętro chyba było trochę bardziej zakurzone, albo się trochę zakurzyło przez te kilka godzin. E, ale coś. E, coś jeszcze podkurzasz, Bo tutaj jeszcze nie jest odkurzone do końca. Jeszcze coś? Wyciągniesz jeszcze raz? Widziałam, że tutaj tylko była jakaś kubka brudu jedynie większa. Oj, proszę bardzo, i kolejny króliczek się pojawił. No, te króliczki się za szybko pojawiają. Dla mnie zdecydowanie, zdecydowanie, zdecydowanie zdecydowanie za szybko się pojawiają. Czy ty masz tutaj pracuj ciężko, tak, ucz się pilnie. Panie pokojówku, czy tutaj, a zaczniesz sprzątać z powrotem, bardzo dobrze, o. Ale widzę, że e, coś cię zacięło, ale króliczek zniknął, jak tylko zaczęłeś sprzątać, a tam jeszcze jest jakiś, no nie, no nie podoba mi się, to no nie, naprawdę, to nie, nie powinno aż tak mocno działać, według mnie za szybko się kurzy i rzeczywiście są mody, które to bardzo, bardzo mocno spowalniają to jak się szybko kurzy. O prawie myślenie zdobyłeś, więc co? Mamusia to musi porobić swoje rzeczy, więc chodź tutaj na simowe kształty, sobie tam do drugiego poziomu tam dorobisz. Ja jestem ciekawa, czy pokojówek, bo widzę, że coś tutaj mi się teraz tylko teleportuje i znikają pewne rzeczy w ogóle tej nie sprząta tak, żeby to wysprzątać do końca, a fajnie byłoby, żebyś facet wysprzątał. Czy ja mam Ci pomóc w sprzątaniu tego piętra? Czy dasz radę? O, dasz radę sam, dobra. Więc dał radę, wysprzątał piętro. No więc, szczerze powiedziawszy, jest dobrą pomocą, ale myślę, że i tak pewnie rumbę przerzucimy. Już teraz przerzucę, wiecie, co ją na górę. Żeby po prostu. To jest piętro, na które rzadziej zaglądam. I tutaj, o, oczywiście, obniża sobie ścianki. Więc, żeby po prostu ono nie było gdzieś tam, nie zanie... żeby ono po prostu nie było zaniedbane. Myślę, że tę rumbę nawet gdzieś tutaj ustawimy, w tej sypialni. Myślę, że ładnie sobie będzie chodziła. Jak pójdzie pokojówek, to ją ustalimy, żeby sobie właśnie co jakiś czas tam chodziła, i wtedy nam ładnie posprząta i nie powinno być z niczym problemu. Ja myślę, że sobie coś tutaj ugotujemy. Podaj obiad. Może jakieś kluski z czosnkiem, coś takiego. Fajnego, właśnie, również, że dla, dla dzieciaków. O, proszę bardzo, Francja. O nie, Francja. No nie, nie. A ja wysłałam, nie, nie odrobiła pracy domowej, niestety. A nie uzyskałaś piątki nawet. No, byłaś zainspirowanym. O, nie, tego się nie spodziewałam. Myślałam, że chociaż piątkę uzyska. No, ale dobrze, będziesz miała cały weekend teraz na ćwiczenie, moja panno umiejętności. Szkoda troszeczkę i odpowiedzialności. Szkoda, że troszeczkę. Tak to wyszło. Bo kochana czy... reaguj na pierwszy śnieg. Chodź do domu. rodem pierwszy śnieg. Bo troszeczkę, no, no troszeczkę szkoda. Naprawdę, troszeczkę szkoda, szczerze powiedziawszy, droga Panno. Bo to oznacza, że dopiero w poniedziałek będzie mogła uzyskać e, piątkę. Szóstkę dopiero we wtorek. No i w środę będzie mogła dopiero uzyskać szóstkę w liceum. I to oznacza też, że nie będzie mogła na przykład dodatkowego zaliczenia zrobić. I takie sprawy. Będzie mogła jedynie zrobić teraz jedyne co, to będzie mogła zrobić sobie projekt szkolny. Choć kochana, wypolerujesz to do perfekcji, proszę bardzo, żeby, żeby już nie zajmować pokojówka, który tak i u nas pewnie do 16 będzie, dopiero o 16 powie: dobra, dziękuję, ja już się narobiłem. Koniec tego dobrego, bo oni tak robią teraz. Zauważyłam, że pokojówek to siedzi bardzo, bardzo, bardzo długo w Waszym domu, więc do 16 jeśli nie macie za darmo właśnie e, właśnie tych służb, e, no to on wtedy do 16. Widzicie, 16 wybiła, on sobie idzie, nie dlatego, że wszystko zrobił, tylko dlatego, że wybiła 16, więc tutaj e, jeśli chcecie mieć pokojówkę i nie chcecie mu płacić nie wiadomo ile simolonów, to warto w, sobie wykupić właśnie tę cechę. Że usługi są za darmo, bo inaczej będzie sprzątał i sprzątał, i sprzątał, i sprzątał, i sprzątał, aż, ben, aż się nas sprząta do 16, Więc troszeczkę przez to potrafią naciąg mogą naciągnąć Was właśnie tutaj pokojówkowie. O, a my tutaj widzę, że mamy mnóstwo, mnóstwo rzeczy. Oczywiście, za urodziny, to sobie wszystko to, co trzeba, posprzedajemy. Proszę bardzo, czy wszystko to jest to, co odpowiednio zaznaczyłam? Chyba tak. Czy jeszcze jest coś do sprzedania? Chyba nie. Chyba już wszystko wziąłam, więc bardzo ładnie nam się udało na tym zarobić. Super. Kochana, ty, jak skończysz, to nie sprzątasz dalej, tylko ładnie sobie zjesz, bo jesteś tutaj zmyłu, znaczy głodna opowiem tak. Odkurzaj przez 3 godziny jeszcze nie. Wyczyść 3 obiekty z kuchni i łazienki. Nie wiem, czy to nam zaliczyło jako obiekt z kuchni czy łazienki. Może tak, może nie. Później posprzątasz tutaj talerze, zobaczymy, czy nam to zaliczy, czy nie. Widzę, że jest pranie zrobione. Młoda tam się ładnie uczy, widzę, że później musi sobie ją zjeść, więc też sobie weźmiesz te porcje, którą twoja mama wzięła, ale nie zjadła, jak tam najmłodsze, a najmłodsze Chiny po prostu ładnie się bawią, więc i... troszeczkę mi się nie podoba, jak to działa z tym kurzem. No, ale myślę, że po prostu będzie to dla nas dodatkowe wyzwanie w tym wyzwaniu, żeby utrzymać dom w czystości. Więc nie będzie tak źle. Czy ja raczej utrzymuję dom w czystości, więc wiecie, nie rozmawiam sobie z króliczkami kwiatowymi, czy króliczkami kwiatowymi, króliczkami skórzu, przepraszam. Ale bądźcie świadomi tego, że jeśli macie przygodę w dżungli, to mogą wam dać właśnie te króliczki skórzu właśnie żabe, czy na przykład talerz, również właśnie z przygody w dżungli, one kosztują po 10 tysięcy simalonów. Więc to się zdarzyło i u Lil Simsy, i u Jamesa Turnera na ich odcinkach, więc nieraz się już tam mi zdarzyło, a Jamesowi chyba nawet ze dwa razy. Więc bądźcie świadomi tego, że, że tak się dzieje. Są również młode na to, właśnie, żeby tak się nie działo, więc to jest powrót. Czy to akurat mnie nie denerwuje, bo mówię, ja z tego raczej. Nie korzystam, ale ten nastrójnik właśnie zainspirowany mnie trochę denerwuje, to że króliczki się tak szybko pojawiają. No i ta interakcja wąchania piętra. No to jest po prostu coś, co mnie denerwuje. No ale tam, z tą animacją wąchania piętra po prostu będę musiała żyć i tyle. Dobrze, wysuszmy ubrania. I oczywiście tutaj Rumba nie ulepsz, ale fajnie byłoby ją sobie ulepszyć też. I w sumie zauważyłam, że ulepszenie to chyba mogę zrobić za każdym razem, gdy mam po ekranie ładowania. Więc wiecie co, przetestujemy to i za chwilę sobie wejdziemy do kasa, żebym zresztą mogła wam pokazać, jak przebrałam Francję oraz Chiny, bo oczywiście Polskę wyprowadziłam. Oczywiście jesteśmy w ciąży z dzieckiem numer 90. Jeśli mam szczęście, to w końcu z bliźniakami będzie dziecko 91, więc zapomniałam wspomnieć o tym, jaka jest. Kolejna piątka, imion. A więc dzieci 91 do 95 będą miały imiona po zwierzętach, więc możecie proponować. Ale mówię nie po waszych zwierzętach, tylko po zwierzętach w sensie pies, ryby, kotek, nie wiem, delfin, tygrys, papuga, cokolwiek. A więc w takim sensie po zwierzętach. Tak jak było wcześniej po roślinach dawno, dawno temu, gdzie nazwałam na przykład jagodę, jagoda, czy na przykład była róża, to teraz, wtedy właśnie było po roślinach, to teraz mamy po zwierzętach, więc tak. Więc tutaj pokażę Wam Francję, proszę bardzo, tak oto wygląda. Proszę bardzo. Kolor oczu i kolor włosów po tatusiu. Jestem ciekawa, jak będzie wyglądała jako nastolatka. Oczywiście się starałam ją ubrać w kolorach flagi francuskiej, więc niebieski, biały, czerwony tutaj dominują. No i czasami tak bardziej starałam się, bardziej bym powiedziała w stylu francuskim, więc na przykład ten jej pierwszy strój to bardzo mi się z Francją kojarzy. Niestety dla dzieci nie ma żadnego beretu, więc nie mogłam jej dać, abym chętnie jej dała, więc tutaj niestety A Chiny to wiadomo, flaga chińska plus typowe ubrania, takie, które mamy bardziej azjatyckie nadałam właśnie Chinom. Więc czerwień, złoto, no i tutaj będziecie czasami widzieli jakieś inne kolory, na przykład to akurat biel. To akurat był strój, wiecie, jednoczęściowy, więc wybrałam najbardziej czerwony, jaki był. Proszę bardzo, tu piżama bardziej w złoto, bo niestety ta piżamka nie ma w wersji czerwonej, więc powiedzmy to jest złoty kolor. No i tutaj mamy również, o proszę bardzo, inne stroje. Nie chciałam się powtarzać, więc tutaj musiałam troszeczkę, bym powiedziała, improwizować, jeśli chodzi o niektóre stroje, ale najważniejsze, że ten pierwszy na co dzień jest taki typowo właśnie z tą bluzeczką, która doszła Kiedyś z aktualizacją. I czy teraz po tym, jak podróżowałam, już mogę ulepszyć, czy nie? Bo chciałabym na przykład to ulepszyć, żeby się tak często nie psuło. Nie, niestety nie mogę. Więc niestety muszę jeszcze poczekać. Miałam nadzieję, że może właśnie wejście do kasa troszeczkę to zresetuje. A co ja chciałam Tobą porobić? Po pierwsze możesz sobie trochę podkurzaj do perfekcji, bo musisz te 3 godziny wyrobić, więc tutaj też warto, żebyśmy podkurzali, no bo jutro nie przyjdzie pokojówek. A tutaj chciałam oczywiście ustawić ustawienia, automatyczne czyszczenie i myślę, że co 12 godzin, nie raz dziennie, tylko co 12 godzin, wtedy nam się piętro nie będzie tak łatwo brudziło, więc myślę, że to będzie dobra opcja. Niestety oczywiście Simowie się mamy na ciepło, mamy na ciepło, to nie rozumiem dlaczego moi Simowie... Cały czas z uporem maniaka się przebierają w stroje na, ciep na ciepłą pogodę, skoro tutaj mają ciepło. Więc nie musieliby, więc mogą sobie spokojnie siedzieć w swoich normalnych ubrankach. No i tutaj maluszek też może, no. E, proszę bardzo, nie ładniej proszę mi zmienić strój na ciepłą, czy na zwykłą pogodę, na normalną pogodę. Za chwilę zresztą ciebie maluszek trzeba będzie dać do nocniczka, więc <laughs> to kolejna sprawa. Widzę, że jesteś rozbawiony przez to, że nie musisz nosić bucików. To chodź tędy, chodź tutaj. Nie chcę, żeby szedł dworem, żeby czasami nie, nie zmieniał mi... O, już jest smutny, dobra. Już jest smutny, to tam po, po ptokach. Kto, kto ty jesteś w ogóle? Dobrze, w takim razie proszę bardzo, ucz korzystania młodego znocnika, bo tam mu zostało kilka procent, proszę bardzo. Albo nie, mm, 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 na odwrót. Młody poprosi mamę o nocnik. Proszę bardzo. Śnieżka. Proszę bardzo. Więc, żebyś później nie miał złych odczuć względem mamusi, to Ty ją poprosisz o to, żeby tutaj Cię posadziła na nocniczek. O, tak, tak wszystko pokonałam. A ty co robisz? A, chciałaś iść malować. Dobrze, w takim razie możesz, bo akurat to, że jesteś zainspirowana, to działa na Twoją korzyść, bo się szybciej uczysz umiejętności. Później zresztą ja mogę, w sumie mamy. Średniowieczny zamek do zrobienia, wulkaniczna reakcja, układ słoneczny, makieta średniowiecznego zamku. Proszę bardzo, specjalnie dla Ciebie, kochana, więc jak skończysz później, to możesz pracować rzetelnie i dzięki temu też powinnaś sobie pomóc, właśnie w ocenie do szkoły, a przynajmniej mam taką ładnie nadzieję. Proszę bardzo, maluszek. Uczy się ładnie nocniczka, proszę bardzo, tam o 100% mamy drugi poziom, więc bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Czy ja Cię muszę nakarmić jeszcze przed snem? Nie, w sumie mogę Cię od razu za chwilę położyć spać, dobra. A młoda tam ładnie sobie robi, maluje, w sumie wspaniale, mamy ile? 20 minut odcinka. Widzę, że jesteś aż tak zainspirowana, że nawet tutaj, o właśnie, teraz dopiero jesteś bardziej skupiona niż zainspirowana, proszę bardzo. Nakład no właśnie chciałabym, żeby ten zainspirowany nastrójnik no nie był cały czas, tylko raz na jakiś czas się pojawiał. No ja wiem, zobaczcie, ozdobiony może się pojawiać raz na jakiś czas na kilka godzin. Dlaczego nie może się ten idealnie czysta tak pojawiać? Chciałabym właśnie, żeby to też się pojawiało raz na kilka godzin, co kilka godzin i przez to, żeby nie było. Żeby moi synowie po prostu nie byli cały czas zainspirowani, no ale niestety. Mam nadzieję, że może coś tutaj poprawią. Pod koniec marca ma być aktualizacja, więc może coś zmienią. Wydaje mi się, że jak kiedyś było pranie, to też trzeba też było częściej robić. Teraz zdecydowanie rzadziej trzeba, więc chyba coś tam poprawili. Więc chciałbym, żeby zbieranie kurzu też było wolniejsze, żeby po prostu raz na kilka dni trzeba było odkurzać. Żeby stan zakurzenia nie był stanem normalnym, bo się wtedy te głupie króliczki pojawiają i żeby w ogóle króliczki się pojawiały później, a nie od razu, jak mi się tylko podłoga lekko zabrudzi żeby to był stopniowy proces i powolny, naprawdę jeśli nie chcę mieć zapuszczony dom, żeby mój sim musiał na to pracować długo, więc no, więc fajnie by było. Na dzisiaj za chwilę będziemy mieli ostatni dzień jesieni, więc w sobotę też muszę pamiętać, żeby przeorganizować moje rośliny, żeby mi nie zdechły. Więc tutaj muszę pamiętać o tym, żeby jesienne roślinki włożyć pod schronienie i sobie przygotować roślinki zimowe do wyłożenia, ale jeszcze ich nie wykładać. Widzę, że tutaj coś jest do wyewoluowania i to najwyższy poziom, proszę bardzo, już tutaj nam krokusik, więc bardzo ładnie jeszcze coś tutaj na mnie, nic chyba innego nam już tutaj nie mryga. Rozdzieliłam już roślinki, tak żeby jutro mogły spokojnie sobie rosnąć. Jak widzicie, troszeczkę tutaj pograbiłam, żeby nam liście tutaj nie leżały. Dałam naszej Francji, żeby je pozbierała, więc zobaczymy, jak to ładnie pozbiera. Roślinki, które są typowo zimowe, wystawiłam tutaj. A więc tu, tylko następnego zimowego dnia tutaj wystawię, więc tutaj mamy wszystkie te roślinki, które są zimowe. Proszę bardzo, zima, zima, zima-wiosna, zima-wiosna. Tu mam roślinki już wiosenne, uszykowane do wystawienia wiosną, plus jeszcze tutaj są dwie. A więc tutaj to są wiosenne roślinki, wiadomo, część z tych też zostanie na dworze. Te są letnio-jesienne inne. Więc tutaj mam już wszystko bym powiedziała rozłożone, tutaj nam jeszcze jedna roślinka została jesienno-zimowa, która tutaj cały czas na dworze sobie może być, więc tutaj już ładnie roślinki są ogarnięte i nawet na następną porę roku mniej więcej ogarnięte, więc tutaj też w miarę fajnie, więc fajnie też na przykład, że właśnie poprzednio te zimowe właśnie też były razem ustawione, więc też fajnie mogłam je sobie tylko wziąć. Razem i było ok, więc tutaj mniej więcej teraz też tak się zastosowałam Wiosennych jest dość sporo, więc tutaj nie wystarczyła mi jedna doniczka Więc tutaj sobie też rozłożyłam na te dwie mniejsze I Tak wiadomo, że potrzeb będę potrzebowała miejsca, więc powiedzmy e, Później to z powrotem gdzieś tam poukładamy Poza tym te niektóre zimowe też są wiosenne, więc tam e, też gdzieś tam na dworze e, Pozostaną, dobra, młode tutaj ładnie Właśnie chciałam zobaczyć jak tutaj będziesz ładnie nam Zbierała liście, zrobiła już sobie projekt szkolny, więc dzięki temu ma już też czwarty poziom, nawet piąty poziom umiejętności kreatywnych. Aha, widzę, że dalej będziesz wyrzucała śmieci. Okej, okay, dobra. Śnieżka potrzebowała, wiecie, chwili przerwy, dużo się nagrabiła, więc tutaj bardzo fajnie. Widzę, że na razie brud nie wrócił. Troszeczkę, wiecie, tam po tym polerowaniu, również wydaje mi się, obiektów, to też wpływa na, bym powiedziała, na stan całej podłogi, można powiedzieć, więc bardzo fajnie. Widzę, że na górze. Rumba tutaj działa, czy ja ją mogę już w końcu ulepszyć? Tak, więc choć kochana, ją ulepszysz. E, a widzę, że nie ma tutaj żadnych rzeczy do bym powiedziała wyrzucenia, więc tutaj fajnie e, też ona sobie na pewno chodziła, więc mam nadzieję, że tutaj też ładnie czysto e, na górze nam długo pozostanie. Oczywiście dzisiaj chciałabym dograć aż do porodu, bo już jesteśmy już w trzecim trymestrze, więc fajnie byłoby właśnie, żeby e, tutaj się Wam pokazać poród. I zobaczcie, czy w końcu jedenasta ciąża dla naszej śnieżki będzie szczęśliwa, bo oczywiście cały czas można powiedzieć: klątwa trwa, e, cały czas 10 ciąży było bez bliźniąt. Na razie nie przerwaliśmy tej pasy, można powiedzieć, więc cały czas dalej śnieżka może pobijać e, swój rekord, bo teraz już tylko swój rekord. E, nie może to już nie jest rekord jej matki, tylko jej rekord i wyłącznie jej. E, co my tu mamy? Usuwa płynne zanieczyszczenia. Zmniejsza częstotliwość występowania awarii obiektu. To jest bardzo fajne. Bardzo dobrze. Zapobiega awariom obiektu raz na zawsze, eliminując potrzebę napraw jej. To będzie super, bo się często rumby psują, więc to jest, to jest super. Dobrze. Turbo sprężarka. Zwiększa szybkość ruchu obiektu oraz skraca czas skanowania i bezczynności. Super. Redukuje hałasy. Ok. A mniejsze zainteresowanie zwierzaków. No akurat zwierzaków nie mamy. I zwiększa ilość śmieci, które obiekt jest w stanie pomieścić przed zapełnieniem. A to też fajne, więc nie będzie mi tak później buczał często, więc bardzo dobrze. A jakie są tutaj ulepszenia? Bo wiem, że część mamy już gotowych. Nie? A mi się przynajmniej wydawało, że część mamy. Okej, okay, ale tu mamy jeszcze dwa ulepszenia. Niestety nie dowiem się jakie są. jest zamontuj mikrospalarnię i synchronizuj chromator zrędzenia No później się dowiemy czego to dotyczy, więc fajnie byłoby sobie to... Wiecie, zrobić mamy to natychmiastowe ulepszenie, więc dobrze byłoby z tego sobie pokorzystać. O, proszę bardzo, nawet jesteś odpowiedzialna. No, proszę, proszę. Więc bardzo ładnie. O, mój, ta animacja wąchania piętra. No, to jest po prostu fatalne. Fatalne, fatalne, fatalne. Ja widzę, że te naczynia coś nam się nie chcą robić. Wiecie co? Ja, ja zrobię jedną rzecz: Zmywarka to na chwilę ląduje w wyposażeniu rodziny. Bo zauważyłam, że jak ona ładuje rzeczy do zmywarki, to one nam się nie liczą wtedy jako umyte. A więc niby pomimo tego, że jest zmyj naczynia użyć z lewu lub zmywarki, to jednak zmywarka nie działa. A więc może jak teraz ręcznie zmyjesz, to to tobie zadziała, kochana. Do twojej aspiracji, kochanie. I uda się. No właśnie, a jak wtedy ładowałaś, zawsze ładowałaś mi na potęgę, czasami wiecie, jak raz zmyła i jeszcze wiecie, zmywarka latała, no to wiadomo, wtedy musiała ręcznie to zmyć, dlatego jej się tam gdzieś tam dwa razy udało to wypełnić, no ale tak, do tej pory to jest zawsze było zmywarka, zmywarka, zmywarka. No super, że się w końcu udało. Może nakryjemy sobie do stołu. Na niebiesko, żeby tutaj też fajnie tutaj e chcesz przyjść do jej domu. Nie. Młody, a ty co? Poszedłeś spać? Nawet nie zauważyłam kiedy. Maluszku, mój kochany, jeszcze, jeszcze wrobisz w, pi, w pieluchę. Nie, proszę mi tu ładnie wstać i zrobić ładnie na nocnik. Proszę tego nie Nie bagatelizować, a komunikację tobie jeszcze musimy poprawić. Więc jak najbardziej, aha, bo w poprzednim byłeś tak zmęczony, że już ci nie dawało, więc tutaj komunikację musisz dokończyć. Dobra, śnieżka, wydaje mi się też za chwilę na toaletę musi iść, więc jak najbardziej siąć na muszli. I widzę, nie, wydaje mi się, czy się powoli zaczęło robić, yy, bym powiedziała, tak, zakurzenie, czy to tylko tak mi pada cień, więc to. Teraz, to nie wiem. z poziom, kochana. Sprawdź poziom zakurzenia. Czy mi się tylko wydaje, czy się lekko zakurzyło, czy tylko, tylko cienie wchodzą przez, e, prze, przez okna i drzwi. Yy, tak, a więc tutaj, no. A więc niby nie jest zakurzenie, ale tak mi jakoś się z tymi cieniami wydaje jakby było. Ale tak, w sumie może za chwilę sobie porozmawiać z mamusią, bo w sumie potrzebujesz troszeczkę można by powiedzieć rozmowy. Więc tak, jak najbardziej możecie sobie chwilą porozmawiać. Ja jestem w ogóle e, zainteresowana, kiedy tutaj, wiecie, pojawi się ten poziom zakurzenia. Więc tutaj troszeczkę chciałabym to, e, można powiedzieć, poobserwować. Sprzy spytaj, co przywiał wiatr mamusią. E, porozmawiajcie sobie chwilę. No młody... W sumie mógłbyś zjeść, chociaż może niekoniecznie. Może za chwilę Ciebie położymy spać, tylko niech młoda sobie porozmawia z mamusią, chwilę, żeby sobie towarzystwo poprawić. No, daj sobie też porozmawiać z Misiem, żeby nam się tutaj wbiła komunikacja na poziom trzeci. Więc tutaj wiecie, win-win, jak to się mówi. A tobie już tam niewiele, no właśnie 12%. Może ze dwie rozmowy o nawet jedna rozmowa z Miszkiem i już gotowe. A jak u Ciebie? No trochę lepiej, więc. E, proszę, nie nie, 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 żadnego tam gdzieś tam kłócenia się. E, mamusia, wstawaj. Młody, nie idziesz spać. Nie, 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 nie. nie. Mamusia, proszę bardzo. Aha, nie, może. Czytaj, syn, czytaj synkowi do spania. A ty się będziesz bawiła z uczuciem. O, jak fajnie. Tylko będziesz się pewnie tutaj chciała bawić, co nie? No, będziesz tutaj chciała się bawić. No cóż, ale będziesz chciała się bawić z uczuciem, będziesz sobie poprawiała kontrolowanie emocji. Tak, dobrze pamiętam kontrolowanie emocji. Super, a więc też bardzo, bardzo fajnie. No, to wszystko dzięki temu, że jest troszeczkę, no właśnie, zainspirowana cały czas. Ach, no ale tak to już będzie. Dobrze, przyrządź może jakiś zdrowy posiłek, Śnieżka, bo już nam się powoli wszystko kończy. Niestety, chili. Nie, ale spaghetti z cieciorką mogłabyś zrobić w sumie, bo już dawno nie robiłyśmy. Ostatnio tylko jakieś naleśniki, omlety, tosty z serem. A już dawno nie było tego spaghetti. Szkoda, że to chili nie jest bardziej warzywne, no ale cóż. E, po, a będziesz pod, nie, 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 nie. Może nie odkurzaj co, nie, kochana? Ja bym powiedziała tak, na razie nie odkurzaj. Na razie testujemy, jak tutaj z tym odkurzaniem będzie, więc sobie nie odkurzaj. Jak coś chcesz zrobić, to nie wiem, sobie ją pooglądaj telewizję czy coś, ok? No, a jak tam góra? No góra powinna być idealnie czysta, bo Turumba powinna ładnie działać, więc tutaj nie powinno być problemu, bym powiedziała tak. No dobrze, to, to w takim razie wiecie, co, widzimy się przy następnym porodzie. Jestem ciekawa, czy w końcu zostanie złamana ta złapacza, bym powiedziała bez bliźniąt, czy, czy dalej jedziemy, więc tutaj jestem ciekawa, no a to już jest ostatnie dziecko z tej piątki, czyli 90. No, i później zostanie tylko 10, a może 9, jak będę miała szczęścia. Mamy chwilę po północy. Oficjalnie jest zima, więc mogłam wystawić nasze zimowe roślinki już na zewnątrz, więc tutaj sobie ładnie są. Ale też możemy ro rozpocząć rudzenie, no bo właśnie nam się. E, pojawiło powiadomienie o tym, że mamy poród! Chwilę po północy, jej, wszyscy, jak widzicie, ładnie śpią. E, jedną rzecz wam nie pokazałam, co się zdarzyło, to o 19.00 e, parter właśnie stał się brudny. Jak widzicie, piętro jest cały czas e, czyste dzięki rumbie, ale parter właśnie o 19.00 stał się brudny. Tak leciutko. Żadnych króliczków tym razem nie było, więc tylko stał się brudny bez króliczków e, skórzu. I nasza tutaj Francja pomogła mamusi, właśnie posprzątała za pomocą ręcznego odkurzacza, bo właśnie dzieci mogą tylko tych ręcznych odkurzaczy używać. Nie mogą używać tych, bym powiedziała, tych odkurzaczy stojących. I właśnie dzięki temu jej się podnosiła odpowiedzialność, więc odpowiedzialność jest właśnie również podnoszona właśnie dzięki odkurzaniu. Więc tutaj, jeśli chcecie, to jeszcze łatwiej możecie sobie tę skłonność podnosić, więc. Takie troszeczkę ułatwienie. Dobrze, mamy chłopca, więc to jest ostatni chłopiec z, z tej piątki. Z dzieci po nazwach, po państwach. I co ja mam tutaj do wyboru? Jakie sobie imiona zapisałam? Jako dla chłopca, i myślę, że może pójdziemy w Niemcy. Tak, Niemcy. Pójdziemy tak trochę europejsko. Niemcy. Niemcy pazur, a więc mieliśmy tutaj. W tej piątce mieliśmy. Co my mieliśmy? Mieliśmy, mieliśmy Meksyk, Polskę, Francję, Chiny oraz teraz Niemcy, proszę bardzo. I czy jedenasta ciąża była tą szczęśliwą? Nie! Nie, nie, nie! Ojej, śnieżka. <śm> Nie wierzę, nie wierzę 11 ciąża z rzędu, a ty nie masz bliźniąt no po prostu nie wierzę w ciebie. I sprawdziło się to, co mówiłam, czyli. Na początku tej piątki mówiłam, że jeśli przez najbliższe pięć ciąż nie będzie bliźniąt, czyli dojedziemy do dziecka numer 90, bez żadnych bliźniąt. To ja nie będę miała żadnych skrupułów, śnieżka, żeby Tobie pomóc z tymi bliźniętami, bo szczerze powiedziawszy, za wolno Tobie to wszystko idzie. Niestety, szczerze powiedziawszy, za wolno. Więc wymienimy sobie jedną cechę parceli: absolutnie nie potrzebujemy artystycznego gniazdka. Teraz jeszcze w ogóle Ty nic nie malujesz ani w sumie troszeczkę robisz te kompozycje kwiatowe, ale to chyba z, z artystycznym gniazdkiem ma to niewiele wspólnego. I zresztą jesteś cały czas zainspirowana też dzięki perfekcyjnie wypolerowanej podłodze, więc tutaj zainspirowanym jest być bardzo łatwo. Więc to jest nam niepotrzebne, ale za to jest nam potrzebna cecha parceli na linii mocy. Nie zmieniłam tutaj cech parceli, gdy zmienialiśmy ten dom, gdy się przeprowadzaliśmy, a więc tak naprawdę tamte trzy, tamte trzy cechy mieliśmy w sumie od początku samego wyzwania, więc nawet nie czuję się źle ze zmienieniem właśnie tej parceli w, tym, w tym cechu, tej cechy parceli w tym momencie mam nadzieję, że urodzą nam się w końcu w następnej ciąży bliźnięta. Na pewno będzie to wspomagane. Będziemy rodzić tutaj. Więc tutaj wiadomo, musicie rodzić na cesze właśnie na parceli z tą cechą, więc nam powinno tutaj wszystko ładnie się spiąć w kupę i następna, i następna ciąża powinna już być bliźniaczani już a raczej nie powinno być żadnych wyskoków ze strony śnieżki. Więc tutaj powinno nam się wszystko ładnie, pięknie. Ułożyć i ta cecha parceli zostanie z nami, na, z nami do końca. Stwierdziłam, że ja wiecie, w sumie nie przeprowadzamy się, więc nie powinnam teoretycznie według zasad zmieniać cechy parceli, ale powiedzmy, nie zmieniałam do tej, czas, do tej, do tej pory tych cech, więc teraz jak zmienię, to się nic nie stało. Powiedzmy, ale zatrzymam ją, ją już do końca wyzwania, żeby też sobie, powiedzmy, troszeczkę utrudnić to wyzwanie. Wiadomo, im częściej ma się bliźnięta za bliźniętami, no nie, jest troszeczkę trudniej, więc. W końcu Śnieżka będzie miała trochę trudniej, bo dosłownie miałaś jak po maśle, wszystko dosłownie na. Więc ona spokojnie by ukończyła w swoim tempie to wyzwanie bez bliźniąt, powiedzmy, ale ja bym chciała ukończyć to wyzwanie trochę szybciej, bo już jesteśmy dosłownie 10 dzieci, a ona po jednej. Po jednym dziecku to by nam zostało jeszcze 10 ciąż do końca, a tak to może przynajmniej zrobimy to w pięć ciąż, może w 6, 7. Zobaczymy, jak nam to z tym pójdzie z wyprowadzaniem dzieci jeszcze, bo wiadomo, bliźnięta możemy mieć nie za każdym razem przez to, że nie będzie już miejsca w rodzinie. W końcu będziemy mieli pełną chatę, więc tak. Więc od następnej ciąży powinny się pojawić bliźnięta, wspomagane cechom na mocy. W końcu Śnieżka weźmiesz się do roboty. W końcu, bo do tej pory miała tylko dwa razy bliźnięta. Dwa razy. I to pierwsze były w dziesiątej ciąży, a kolejne chyba były dwie albo trzy ciąże później, coś takiego niewiele, niewiele później było. No i od tego czasu przez jedenaście ciąż nie było żadnych bliźniąt, więc tak. A jeszcze zostało nam tylko dziesięć dzieci do końca, tak. A więc mamy dwie ostatnie piąteczki, czyli. O dziecku, które będziemy się starali w następnym odcinku, i tak naprawdę o dwójkę dzieci, a może nawet trójaczki się w końcu trafią, by człowiek chciał. To właśnie będą imiona po zwierzętach, więc możecie proponować zwierzęta typu, wiecie, pieskot, ryby, nie wiem, żaby. Takie, takie, takiego typu imiona możecie proponować w komentarzach, więc dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał i do usłyszenia, do zobaczenia. 搜索。